ostatecznie na terenie miasta. Dwa miesiące temu powstał zespół, który jest odpowiedzialny za przyjrzenie się oraz również pracę na rzecz likwidacji barier architektonicznej. Barier architektonicznych w przestrzeni nie tylko placówek oświatowych, tak jak zostało już to poruszone na pierwszych spotkaniach naszego zespołu, ale również w przestrzeni publicznej. Bardzo się cieszę, że oprócz tego zespołu, który został powołany w dniu 20 lutego, odpowiedzieliście Państwo na nasze zaproszenie i uczestniczycie w dzisiejszym spotkaniu. Od razu chcę nadmienić, że chciałbym, abyście Państwo w pracy naszego zespołu również uczestniczyli w przyszłości. Ja pozwolę sobie puścić listę osób, które zechciałyby wejść w skład tego zespołu do spraw likwidacji barier architektonicznej. Osoby, które chcą, niech się po prostu wpiszą na listę, podając swoje imię i nazwisko, podając swój adres oraz numer telefonu. Jeżeli my będziemy organizować kolejne spotkania z Państwa, będziecie informowani tutaj osobiście. Pozwólcie Państwo, że może usiądę. Proszę Państwa, na przestrzeni, jak wspomniałem, ostatnich miesięcy, tak naprawdę z dwóch miesięcy, nasz zespół zajął się sprawami, problemami osób niepełnosprawnych w placówkach oświatowych. I tak, decyzja została podjęta, zostały przeznaczone środki w budżecie miasta na montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w szkole numer 1. Został złożony wniosek do starostwa o pozwolenie na budowę. Czekamy na pozwolenie. Mam nadzieję, że to pozwolenie zostanie wydane lada moment i będzie można przystąpić do niezwłocznej pracy nad tą platformą. Również podjęliśmy decyzję, to znaczy ja podjąłem decyzję o tym, żeby dodatkowo dostosować jedną ze szkół podstawowych. Tutaj podjęliśmy decyzję, że będzie to szkoła numer 3. Z tego też względu, że został już złożony projekt właśnie na to zadanie i też Pani Skarbnik, jesteśmy teraz na etapie, jeżeli chodzi o szkołę numer 3. Numer 3, jest ogłoszony już przetarg i być może za kilka dni ten przetarg zostanie również już rozstrzygnięty i będzie już można przystępować do robót budowlanych. Podjąłem również decyzję o tym, żeby już rozpocząć plany, to znaczy, żeby już planować przystosowanie kolejnej szkoły. Jest to gimnazjum numer 2 na ulicy Polnej. Numer 1 oczywiście, numer 1 przy ulicy Polnej. Oczywiście tutaj na razie nie ma żadnych jeszcze złożonych projektów, ale ta szkoła moim zdaniem i też zdaniem tutaj naszego zespołu nadaje się do tego, żeby ta szkoła była przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych. Przypomnę, mamy gimnazjum numer 2, które niestety, ale ono powodowałoby zdecydowanie większe utrudnienia dla dzieci uczących się w tej szkole. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy tutaj poruszyli sprawy tak naprawdę Państwa. Sprawy, z którymi Państwo borykacie się na co dzień, jakie chcielibyśmy poznać też Państwa oczekiwania wobec naszego zespołu, ale również wobec miasta, w jaki sposób możemy Państwu pomóc. Mam taką prośbę, żeby to
spotkanie dzisiaj no, zakończyli o 13:30, czyli dajemy sobie, że tak powiem, jeszcze godzinę 20 minut. Po prostu kolejne ważne spotkania tutaj czekają nas. Więc mam nadzieję, że wypracujemy dzisiaj pewne postulaty, pewne Państwa, że tak powiem, problemy, nad którymi my oczywiście będziemy się starali jak najszybciej pochylić i przystąpić do realizacji. Oczywiście wymagać to będzie na pewno, jeżeli mówimy o przystosowaniu budynków, dużego wkładu finansowego. Miasto w tym momencie no, jest w sytuacji, nie powiedziałbym, że tragicznej, bo gdybym tak powiedział, to bym skłamał, ale trudnej, jeżeli chodzi o nasze możliwości finansowe. Ale jak sami Państwo tutaj widzicie, jak my już w tej kadencji podjęliśmy działania, żeby dostosować szkołę numer 1 do potrzeb osób, dzieci niepełnosprawnych oraz już przystępujemy do dostosowania szkoły numer 3. To może proszę Państwa w takim razie, jeżeli mógłbym prosić o Państwa problemy, z jakimi dzisiaj się borykacie w przestrzeni miasta, w przestrzeni placówek zarówno oświatowych, jak i innych placówek publicznych. Jak zawsze podmiot pierwszemu, to pozwolę sobie. Ja, Stanisław Rozewski, ja pełnię funkcję dyrektora szkoły podstawowej nr 3, którą tu Pan burmistrz między innymi wymienił. Ale nie o szkole chciałem w tej chwili, tylko o ruchu w mieście. Dostrzega się problemy przy przechodzeniu przez ulicę. Z jakiego powodu? No infrastruktura taka jest jaka jest, krawężniki są bardzo wysokie i teraz te przejście dla pieszych, dla osoby niepełnosprawnej, czy nawet poruszającej się, nie wiem, o laseczce, poruszającej się osoby starszej, to te krawężniki mają czasami 10-15 cm wysokości. Jakie rozwiązania można byłoby tu no, przewidywać w przyszłości? Obniżenie jak gdyby tych krawężników na przejściach dla pieszych z możliwością wtedy zrównania zjazdu do poziomu jezdni. Albo drugie, co wydaje mi się bardziej atrakcyjne, takie przejścia wyniesione. One są tworzone albo poprzez usypanie takiej, nie wiem, pryzmy, ja się tą budowlaną nie będę wyrażał, albo są takie gumowo podobne przejścia dla pieszych. One pełnią automatycznie funkcję progu zwalniającego. Bo mają stosunkowo ostre te zjazdy, czyli można by połączyć jak gdyby dwie rzeczy. Zrobić przejście dla pieszych z podniesieniem do góry i wtedy można zrównać poziom chodnika z przejściem dla pieszych. A już jak przyznałem się, wstępuję szkołę, to takie przejście by się bardzo nam przydało na terenie szkoły, bo mamy plac zabaw, który jest ogólnie dostępny dla wszystkich ludzi z miasta, wszystkich dzieci z miasta. No i chodnik, który został nie tak dawno ułożony na terenie i tam jest 3 metry drogi, po której podjeżdżają wozy do śmietnika. Więc też warto byłoby te 3 metry pokonać przy okazji jak gdyby po to, żeby osoby, które przychodzą na ten plac zabawki z małymi dziećmi i to są często osoby bardzo starsze, dziadkowie z tymi dziećmi, żeby takie bariery usuwać. Mam świadomość, że nie od razu Kraków zbudowany, wszystkimi przejściami w mieście się nie zajmie, ale koszt no, takiego jednego przejścia w tym rozwiązaniu tym gorszym, czyli poprzez to obniżenie, jak orientowałem się w internecie, to jest około 1000 zł. To nie są jakieś horrendalne pieniądze, na to się liczy chyba gest taki, że coś ułatwiamy ludziom przy przejściach dla pieszych. Na pewno Państwo też potwierdzicie to, że niejednokrotnie widzimy osoby zaawansowane wiekowo, które mają problem z pokonaniem nawet tych 10-15 cm progów, już mówiąc o wózkach. To jest jeden z obszarów, które może warto przeanalizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To nie jest tylko, Marcin Czekowski, nie jest tylko problem samych przejść. Bo samo pokonanie drogi, tak jak Pan Burmistrz nadmienił, że chce przystosować szkołę numer 3, pokonanie drogi na przykład, tak jak w naszym przypadku od Spółdzielczej do Pana szkoły, jest rzeczą niemożliwą.
dla dziecka na wózku, tak jak Wiktoria porusza się wózkiem elektrycznym. I proszę mi wierzyć, że my idąc na spacer, to jest ogrom czasu i wysiłku, nawet mimo tego, że ona jeździ sama, teoretycznie. Przejście, dotarcie, nie ma jak. Ale wynika to właśnie między innymi z krawężników, Krawężniki są swoją drogą, ale same chodniki. Nawet jazda wózkiem elektrycznym. I ja nie mówię tylko o osobach niepełnosprawnych, bo wziąć matkę z dzieckiem, które jedzie wózkiem, to jest ten sam problem. To jest obraz nędzy i rozpaczy. To jest naprawdę kawał drogi, jest bardzo daleko i nie da się, tak? Trzeba by było w Wiktorii na przykład dowozić codziennie samochodem. A to też chyba nie o to chodzi, żeby w jakiś sposób ją ograniczać, bo ona ma się integrować ze społeczeństwem, tak jak każde niepełnosprawne dziecko, prawda? No tutaj też nasza prośba, żeby mieć na uwadze i drugą podstawówkę. Ona jest dopiero w pierwszej klasie. Fajnie, że pojawi się ta linia, to już jest dużo. W szkole też już jest dużo zrobione, ale nie tylko Wiktoria jednak chodzi do szkoły. I sądzę, że nie tylko nasze dzieci tam będą trafiać, za chwilę pojawią się też następne. Ja wiem, że to wszystko wiąże się z kosztami, z ogromem pieniędzy, no ale w końcu coś trzeba robić z nami, tak? Bo to jest, jakby nie było, nasza przyszłość, tak? To, że nie mogą się poruszać czy coś, to nie można ich w żaden sposób przekreślić. Jeżeli już mówię, to powiem o następnych rzeczach, które nam tutaj przyszły do głowy. Są dwie takie rzeczy, które też bardzo uniemożliwiają im w miarę normalne funkcjonowanie. To jest kino, do którego nie ma możliwości podjechania. Dostanie się, tam nie ma żadnego podjazdu do Domu Kultury. Teraz dzieci idą w piątek na przedstawienie. Musimy ją tam znieść na wózku, wnieść wózek, żeby mogła uczestniczyć w przedstawieniu. Nie ma, wiemy, że jakiś tam remont ma być przeprowadzony w tej placówce. Może warto było chociaż o jakimś minimalnym podjeździe pomyśleć, żeby można było się tam dostać wózkiem. No i pasa. Gdzie jest winda? Tutaj jest winda tylko, że tak powiem, w nazwie i fizycznie stoi. I na tym się kończy funkcjonalność windy na basenie miejskim. Dzisiaj rozmawiałem z jedną z mamą, właśnie z panią Janetą Piszkowską, która też to zgłosiła. No oczywiście my tą sprawą się zajmiemy, bo nie może być tak, że jeżeli jest linda, a nie ma do tej windy dostępu. Mówię, wystarczyłoby klucz, żeby klucz był na recepcji w kasie. Każdy z nas, kto ma jakąś osobę niepełnosprawną, potrafi wjechać i zjechać taką windę. To nie jest jakaś rzecz wymagająca, nie wiem, specjalistycznego przeszkolenia, tak? Bo to nie są jakieś dźwigi, do których trzeba mieć badania odpowiednie i kwalifikacje, prawda? Ja rozumiem, że nie może to być otwarte cały czas, żeby dzieci się nie bawiły, bo nawet pod domem winda jest zabezpieczona, żeby nikt sobie nią nie jeździł, prawda? No ale to ma służyć właśnie tym osobom, a nie tak taszczyć kogoś na górę, żeby mógł iść skorzystać z basenu, no bo to jest troszeczkę dziwne, prawda? Jeżeli można w tym miejscu, że już mam to wszystko, tam jest prostsze rozwiązanie. Tam trzeba wejść do przycisku, dzwoneczka na poziomie zero i takie dziecko sobie samo wyjdzie. A obsługa zejdzie, otworzy i zjedzie na dół. Mam na tym zrobić. Zresztą już na ten temat jakieś tam rozmowy z dyrekcją podjąłem tylko. Takie zastosowanie chcemy też sprowadzić u nas, nie naszego urzędu. Tylko, że chcemy tutaj zamontować domową przy drzwiach wejściowych. Osoba, która będzie przyjeżdżała do urzędu, naciśnie przy drzwiach, tylko na dole. Sygnał będzie do sekretariatu i wtedy pani sekretarka będzie tutaj odpowiednio kierowała konkretnego urzędnika do pomocy w załatwieniu tej sprawy. Takie proste rzeczy, które funkcjonują na pocztach na przykład, tak? Czyli związane dla osoby niepełnosprawnej, gdzie ktoś zejdzie, to może teoretycznie przynajmniej, tak? Funkcjonują również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jeżeli już nie ma to wyspa, kierownik pomocy gostyni. Właśnie ten problem, jeśli chodzi o zniesienie bariery architektonicznej na terenie naszego ośrodka, ponieważ jesteśmy usytuowani na pierwszym piętrze, właśnie został założony domofon i pracownik socjalny schodzi do klienta niepełnosprawnego, jeżeli jest taka potrzeba. Ale oczywiście podkreślam, że praca jest troszeczkę inna niż w innych instytucjach, ponieważ pracownicy socjalni wychodzą w teren, więc jest to
problem, że tak powiem, który jak zaistnieje, to jest rozwiązany. Natomiast jest on mniejszej wagi, ponieważ my wychodzimy dla klientów do środowiska i zamieszkania. A proszę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce? Przyjeżdża klient, tak? Przychodzi klient, rozumiem, że kontaktuje się z Państwem. Sprawa jest, że tak powiem. Informacja idzie na sekretariat i sekretarka przełącza wtedy do odpowiedniego pracownika z danego rejonu. Pracownik schodzi, tak? I sprawa jest po prostu wtedy... Zgłoszenie przyjmuje na zewnątrz i wychodzi w teren wówczas. Jeżeli ktoś ma takie życzenie, że przesyła do nas informacje pocztą, a chce bezpośrednio w ośrodku pomocy złożyć, to swoje podanie, swój wniosek, to wtedy właśnie schodzi pracownik na dół. Tam, gdzie jest... Kiedyś jeszcze było tam wystawione biurko i krzesło, ale też się stało, że jakoś zaginęło, więc to jest... Ale w każdym razie ten temat, o czym Państwo mówicie, jest w naszym ośrodku w ten sposób rozwiązany właśnie poprzez założenie domofonu i zejście pracownika na dół. To bardzo ułatwiło pracę. Ja mam jeszcze taką propozycję dotyczącą infrastruktury drogowej. Tutaj cenne uwagi o tych krawężnikach, chodnikach i tak dalej. Problem jest dość olbrzymi. Natomiast myślę, że dobrze by było powołać pewien mniejszy zespół, który dokonałby audytu najbardziej neurologicznych miejsc, gdzie hipotetycznie przemieszczanie się takich osób jest częstsze i w tym momencie można określić przynajmniej ten minimum, które można w bardzo krótkim czasie zrealizować. Chciałbym wnieść również o zweryfikowanie parkingu, szczególnie szerokości i kopertu dla osób niepełnosprawnych i jego prawidłowego oznakowania. Do dzisiejszych przepisów, które byłyby dość znaczne zmiany, jeżeli chodzi o karanie za korzystanie z miejsc osób nieuprawnionych, no musi również być przełożone na prawidłowość oznakowania takiego miejsca, bo jeżeli ta hipotetycznie koperta jest za wąska, a szerokość jest określona w specyficznych przepisach dotyczących instrukcji o znakach poziomych i piątych, to jakiekolwiek roszczenia nasze w stosunku do osób, które sobie tam stają, mogą być zbyteczne. Mówię już o jakiejś takiej drodze sądowej. Na pewno Państwo stoicie przed koniecznością oznakowania poziomego w mieście, no bo widać jak ona wygląda. I wtedy byłaby okazja również, żeby te koperty dostosować do wymogów przepisowych. Chyba, że po prostu złudzenie oczne powoduje, że te wymiary są mniejsze niż te, które powinny być. Ale warto to sprawdzić. Wasile Słowa. Ja tu w nawiązaniu do wypowiedzi pana z ulicy Spółdzielczej. No, pana dziecko jest jeszcze małe. Moje ma już 34 lata i dom kultury dla mnie przede wszystkim, bo przez te lata mój syn nigdy nie poszedł na film, nigdy nie poszedł na koncert, na żaden występ, ponieważ no, ja nie jestem w stanie już do tej chwili wnieść. Zawsze muszę prosić kogoś, żeby został wniesiony. Jest to trochę krępujące. Każde wybory to jest problem, bo trzeba dzwonić, trzeba ludzi angażować, żeby te pisma przychodziły, żeby on tam podpisywał. A byłoby to takie proste, gdyby był ten wjazd, on sobie wjeżdża, on jak każdy zdrowy człowiek załatwia swoją sprawę. No i przede wszystkim urzędy też, no bo chodzę i mówię, jestem z dzieckiem. No z dzieckiem to jest dziecko, to jest facet dorosły i chciałby swoje sprawy załatwić. Urząd Stanu Cywilnego nie weźmie żadnego aktu urodzenia, no bo on tam nie wjedzie. A co będzie w momencie, kiedy on będzie chciał zawrzeć, będzie chciał się ożenić? No też nie, no bo tam nie wjedzie. A mam powinien. Niech się żeni. No ale powinien, że starszy bądź, który no też nie chciał, że tego urzędu. Mówiąc o rzeczy miasta. Ja to też. No i dla tych ludzi, prawda? Też. Kierownik, proszę, to teraz zajęciowe. Ja tutaj z
informacją taką, że od 15 lat Przewodowskiego znajdują się warsztaty terapii zajęciowej. Tam z tej placówki korzysta 40 osób niepełnosprawnych. A tam, jak wiem, do tej pory przez 15 lat chodzi, mamy także tutaj proponuję wymianę przewodnika na nowy, ponieważ ten nasz znacznie utrudnia przemieszczanie się tym osobom, które uczęszczają tam codziennie, przechodzą każdego dnia. Także tego typu tutaj są różnego rodzaju problemy z przemieszczaniem na zajęcia tych osób. Jeżeli jesteśmy przy chodnikach, to możemy poruszyć chodnik przy szkole numer 1. Zachęcam do spaceru tym chodnikiem, albo usiąść na wózku i spróbować się tam przejechać. I zejść później z tego chodnika tutaj do ulicy Wojska Polskiego. To jest wyczyn. Nie dla dziecka, dla pełnosprawnej osoby jest to wyczyn. Nie mówiąc dla osoby starszej, dla osoby niepełnosprawnej. To jest po prostu prawie. Ulicą się nie da przejechać, bo jeżdżą samochody, zresztą stan nawierzchni, nie będziemy też tego komentować, ale chodnik, który ma być drogą do szkoły nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych czy osób niepełnosprawnych, ale i dla zdrowych dzieci. Tam naprawdę trudno się przejść, żeby się nie potknąć. Cokolwiek by to było. I to jest ten teren, gdzie jest mnóstwo małych dzieci i warto by było mieć to na uwadze, bo tak jak przez powiedział, audyty ulic, ulica Florwiańska, gdzie jest jakieś, powiedzmy, centrum, tak? Dostanie się tam dla osoby niepełnosprawnej, praktycznie też jest niemożliwe. Albo stoją samochody, zostawiają przejazd, chodnik w stanie, jakim jest, no to też wszyscy wiemy, krawężniki i olbrzymie. Generalnie mówię, zostaje poruszanie się na uliczkach osiedlowych, gdzie można się poruszać jakąś tam uliczką, gdzie nie ma wielkiego ruchu, a my siedzenie w domu. A to chyba nie tak powinno wyglądać. Ja kontynuując tego zapytam, ponieważ Wybarańkowska Szkoła nr 1, ponieważ od kilku lat już jako dyrektor występowałam do Zeko i zgłaszałam problem, ponieważ jest to już poza terenem szkoły. Na terenie szkoły chodniki już zostały położone nowe, natomiast jest poza terenem szkoły wzdłuż ogrodzenia i posiłkowaliśmy się tutaj też radą rodziców i tak dalej. I takie odpowiedzi były, że jest to w planach. No, natomiast nie wiem w jakich i może to już było jakoś zaplanowane, czy jest w jakiś sposób realizowane. Może właśnie warto by to ustalić, bo takie odpowiedzi wówczas dostawaliśmy. Panie Burmistrzu, żeby nie wałkować cały czas tych chodników, to wniosek Grzegorza jest tutaj jedyny do podjęcia. Trzeba przeprowadzić jakąś inwentaryzację tego naszego chodnikowego mienia i wyznaczyć to w pierwszej kolejności, co w drugiej, bo tak będziemy wskazywać tu źle, tu niedobrze, a wiemy, że bardzo dobry chodnik też przy stadionie, gdzieś tam jeszcze na kresach miasta, no a w centrum miasta. Tu mówimy tylko o niepełnosprawnych, ale co mają powiedzieć kobiety, które chodzą na słupkach, na obcasikach, też przecież mogą nogi pokręcić, połamać. To jest taka sytuacja, jaka jest. I trzeba przyjąć jakiś kierunek działania, etapy kolejne, na ile nas stać. Prawda, panie Grzegorzu? Jeszcze odnośnie tych spraw związanych ze światą, kilka takich spostrzeżeń. Jest taka prośba ze strony rodziców. Jeżeli Państwo już podejmowali jakieś czynności dotyczące zakupy tego urządzenia, to prosiłbym o kontakt przede wszystkim z rodzicami Wiktorii i może ze mną, celem dostosowania odpowiedniej szerokości i podjazdów do tych urządzeń, bo tych urządzeń jest sporo na naszym rynku. Po prostu, żeby kupić urządzenie takie, które będzie służyło do każdego rodzaju wózka, a nie do tylko wybranych wózki. Się co chwila zmieniają. Kupujemy większe, mniejsze. Podjazdy są jednostronne, z każdej strony. Warto kupić już coś, co będzie funkcjonalne. Natomiast wiem dobrze, że to nie zmienia żadnej ceny. Cena pozostaje identyczna. Które uczestniczą w życiu podręcznym, prawda? Ja mam córkę 32 lata, jest całkowicie leżąca.
czy nie, ją trzeba przywrócić, ją trzeba przełożyć, ją trzeba podeprzeć w wózku. Ja przez te 31 lat jestem zamknięta w klatce z moją. My już teraz z mężem też jesteśmy osobami niepełnosprawnymi, mamy orzeczenia, także nas jest troje w domu. I żeby przyjechać jeszcze na kwaterze, w centrum miasta, bo 3 maja, szczególnie, ale nie mam siły, żeby ją jej znieść, wnieść na kwaterze. Dokąd mogliśmy, dokąd mieliśmy siłę, wnosiliśmy. I jakie rozwiązanie dla tych osób, które są zamknięte w domu, bo mówimy tutaj cały czas, prawda, o osobach, które uczestniczą w życiu, ale nasze dzieci, my również się spijemy. I jesteśmy praktycznie klatki. To nie tylko ja, bo jest więcej takich osób, które są leżące. Trzeba może ugłosić integrację poprzez organizację takich spotkań, bo tutaj na terenie naszego miasta nic takiego się nie dzieje, tak jak się dzieje w innych miastach, są chociażby takie rzeczy jak sobotnie spotkania tych osób, które poprzez kontakt, rehabilitację aktywną, spotkania rodziców, wymiana poglądów, pozwalają takim osobom, które nigdy w cudzysłowie na dworzu nie były, jednak zacząć w miarę normalnie funkcjonować. To znaczy my się staramy, nie to, że my nie wychodzimy z córką. Ja rozumiem, że ale to jest sił nam po prostu brakuje w tej chwili, bo będzie większy powód tego, żeby wyjść, jeżeli coś będzie zaproponowane do tego wyjścia, tak? Tak, sobie po 10:00. Gdzieś tam jest jakieś szkodkanie dotyczące takiej sprawy, wtedy jest zdecydowanie to bardziej motywujące, żeby wyjść. A wiem sam dobrze, że jeżeli takiej motywacji nie ma, to faktycznie do ich nie musieli. Nic dobrego. Tak, bo córka nigdy nie chodziła do szkoły, nigdy nie chodziła, nie brała, nie mogła brać po prostu udziału w takich spotkaniach, czy gdzieś tam, nie wiem, zresztą. 30 lat temu nie było tak nagłośnione o tej niepełnosprawności, prawda? Teraz się bardzo zmieniło, teraz jest głośno, teraz wszyscy wiedzą, że są osoby niepełnosprawne, że są dzieci niepełnosprawne. Ale mówi się właśnie przede wszystkim o osobach, o dzieciach, które uczestniczą, chodzą, czy tam jeżdżą na wózkach, mają jakąś niepełnosprawną nośni w niewielkim zakresie. Ale te osoby leżące zupełnie, uzależnione od osób drugich, no też są. Też są i one też potrzebują jakiejś pomocy, prawda, jakiejś zorganizowania. No mamy podjazd zrobiony taki z blachy, ale to jeżeli nie ma dwóch osób, to nie zjedziemy, nie wjedziemy. Ja próbowałam, to zjechałam raz z córką, z tym wózkiem razem, dobrze, żeby to zapamiętam i wiemy się nie wziąłem do tego. No, ja myślałam o takich podjazdach, bo jestem ten wesowski blok, gdyby był tak podnoszony. A osoba z chodołazu. Bardzo dobre rozwiązanie. Spółdzielnie poprosić może. Do Centrum Pomocy się zgłosi do finansowania. Tylko teraz co z tym schodołazem później Państwo zrobicie? To jest olbrzymie urządzenie, którego nie da się trzymać oprzed Pana, ja mam takie urządzenie pożyczone z TBS-u i akurat no sprawdza się. Syn po 3 operacjach, ja po 5 i korzystamy. Stare bloki budoporu, no przecież niczym się nie różnią od tych nowych, też te klatki są takie. I naprawdę bardzo dobre, z tym, że no nie do każdego wózka pasuje. No właśnie to jest. Bo mamy 2 wózki manualne i do syna wózka nie pasuje. Ale to można sobie dostosować, prawda? Ale można o dofinansowanie się postarać. Bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli pani mieszka na parterze, no to sama pani samodzielnie pani daje sobie radę. Gdzie jest taki schodowac do zagospodarowania, stojące od 2 lat. Nieużywany, także. Tak samo ja mam myślę, że na razie szlachetny cel może zostać osiągnięty, że to urządzenie zostanie w końcu wykorzystane, bo sobie stoi. No może po prostu wypożyczyć na jakiś czas, żeby zorientować się, czy będzie to zdawało sprawę.
to jest pani dyrektor. To nie wszędzie, nie wszędzie dla nas jest kwestia, że tak będzie. No takiego rozmowy, może być wszystko. A czy nie wyglądną formą, przepraszam, czy nie fajną formą byłoby, nie wiem, powołanie jakiegoś wolontariatu, który właśnie w takich przypadkach mógłby pomagać tym osobom, bo wiadomo, tutaj państwo są dworcami niepełnosprawni. Sądzę, że nie brakuje w mieście ludzi dobrej woli, którzy na pewno chcieliby poświęcić godzinę czasu na to, tak, żeby zabrać wyjść na spacer. Tak? Jest dużo ludzi, którzy, młodzieży, która uczęszcza do domu dziecka, pomaga. Również warto może stworzyć taką komórkę przy urzędzie i pomóc takim, tego typu osobom, tak? Mówię, my jeszcze dajemy radę. Tak, u nas właśnie to już się bardzo dało we znaki i zdrowotnie odczuć w ogóle, no bo to jest jednak no, 31 lat, prawda, przykuty jest człowiek do tego wózka, mówi się o pielęgniarkach, że pielęgniarki pracują ponad siły, ale one pracują 12 godzin, potem mają wolne, a my pracujemy 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 31 dni w miesiącu i za głupie 800 zł, które państwo nam daje. No. I to jest... A teraz kwot to my tutaj nie zmienimy, bo nie no są nie, one zależne nie, ale na poziomie gminy. Po prostu taką przykrość, że chodzi o pracę, tylko o to, że właśnie, żeby jedna osoba... Ja, oczywiście to jest zrozumiałe, natomiast ale wtedy, jeśli owszem, jeśli się rząd chce jakąś osobę, to trzeba zapłacić, bo mamy jakiś dochód. I właśnie taki wolontariat by był naprawdę dobrą sprawą, żeby na to obciążyć jedną godzinę. I to też ja trochę kółko zamknął. Mój syn na przykład by chętnie kogoś, no ktoś by przyszedł, nawet z nim porozmawiał przez godzinę. O czymkolwiek. On, jego świat to takie do 3 lat. No to, no ale nie ma nikogo. No zapłacę za kogoś, kto przyjdzie i posiedzi z nim. No. A wtedy obciążę nas może. A trzeba mieć te pieniądze, żeby dodatkową osobę zapłacić, żeby przyszedł. Już nie mówię o wyjściach, o kogoś, ale samo posiedzi. Dlatego... Też tylko ma telewizor i muzykę, to jest jego świat. I 4 ściany. Tylko mówię, jeżeli tutaj pan burmistrz urząd będzie organizował jakiś imprezę plenerową, może warto by było jakąś małą zmiankę na temat tego, że takie osoby są w mieście, że potrzebują pomocy, zorganizować, nie wiem, jakiś pokaz, jak to wygląda. My jesteśmy w kontakcie z różnymi... Ale pokaz... Już do czego zmierzam. Żeby ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, jak się porusza na wózku czy po kulach, są różnego rodzaju firmy rehabilitacyjne, które na pewno taki pokaz zechciałyby zorganizować nieodpłatnie, bo to można załatwić. Gdzie społeczeństwo miałoby możliwość zobaczyć, jak to jest. Nawet ja nie mówię o manualnym wózku, nawet elektrycznym wózkiem, to jest sztuka jeździć. I przejechać się, pomanewrować, zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. I mówię, może to w jakiś sposób pomogłoby, bo ja ostatnio będąc na spacerze z Wiktorią, próbując przejść przez jedno z przejść dla pieszych, fakt, byłem sam miło zaskoczony, że młody człowiek podszedł, zaproponował pomoc. Także to jednak ta świadomość społeczeństwa jakaś jest i warto by było ją w jakiś sposób połechtać, pobudzić. Tak, i wykrzesać coś. Dla dobra właśnie tak tutaj, żeby pomóc takim osobom jak państwo. Proszę państwa, nie tak dawno w lutym z inicjatywy pana burmistrza powołany został zespół. W pierwszych dniach jego działalności tak naprawdę zastanawialiśmy się przede wszystkim nad losem naszych małoletnich dzieci. Taki był pierwszy zamysł powołania tego zespołu. Odbyło się pierwsze spotkanie, kolejne dzisiaj jest trzecie. Na poprzednim spotkaniu sam zwróciłem uwagę na to, że zespół powinien rzeczywiście zajmować się sprawami o wiele szerszymi, bo dzieci to rzecz istotna, szalenie istotna, rozpiera najbardziej rodzicom i tym dzieciom, natomiast to rzeczywiście powinien znacznie szerszy. To dzisiejsze spotkanie to rzeczywiście, być może państwo, to jest taka swoista integracja osób, które mają do czynienia z tym problemem, prawda? Po raz pierwszy być może w takiej grupie się spotykamy i mamy możliwość rozmawiania o konkretnych problemach i zamysłem pana burmistrza urzędu jest, żeby wspierać każdego, kto jest w takiej trudnej sytuacji i rzeczywiście będziemy starali się
z Państwem kontaktować i pomagać w miarę naszych możliwości. Problemy, o których tu dzisiaj usłyszeliśmy, rzeczywiście są rozległe. To, co wstępnie w czasie tej dyskusji wyniknęło, to to, że nasze miasto nie posiada właściwej infrastruktury. I rzeczywiście, my to spotykamy, rzeczywiście widzimy, że krawężniki są za wysokie, że chodniki są dziurawe. Pewnie tak, to wszystko jest do zrobienia, tak jak powiedział Pan Dyrektor. Musimy to zinwentaryzować i ocenić, które z tych chodników, które z tych ulic mamy zrobić najprędzej. Tu zostało wymienionych wiele ulic, niektóre z nich pewnie będą za moment naprawiane. Mówił Pan o ulicy Floriańskiej, ją czeka remont. Pewnie tak, pewnie kompleksowy. Wtedy musimy się zastanowić, jak dostosować ją dla osób wszystkich, nie tylko dla pełnosprawnych. To nas czeka już niebawem. Oczywiście to, co możemy zrobić teraz i to, co robimy, co zaczynamy, to jest chociażby udostępnienie urzędu. To, co powiedziała pani kierownik Renata Zagórska. W MOPS-ie zorganizowano. Jest pomysł na to, żeby osoby przychodziły do drzwi i żeby ktoś do nich schodził. Takie samo rozwiązanie będzie funkcjonowało tu u nas w urzędzie. No póki co nie dysponujemy parterem tegoż budynku. Może w przyszłości się to zmieni. Natomiast no docelowo rzeczywiście ta obsługa będzie inaczej wyglądała. Inne instytucje. No w mieście oczywiście postaramy się. Tutaj na pewno istotnym budynkiem jest Miejskie Centrum Kultury. Rzeczywiście pozbawienie osób niepełnosprawnych możliwości korzystania z kultury jest bardzo krzywdzące. Zapewne istnieją możliwości, żeby pobudować tam jakąś pochylię, być może znaleźć inne rozwiązanie i musimy się nad tym bardzo szybko pochylić. To jest praca na najbliższy czas i te Państwa cenne uwagi będziemy oczywiście realizowali. Jedną właśnie z pierwszych, jak mi się wydaje, to będziemy pracowali właśnie nad udostępnieniem Miejskiego Centrum Kultury. Bardzo cenna uwaga to jest powołanie wolontariatu. Oczywiście, że powinniśmy również informować ludzi i pokazywać, w jakiej trudnej sytuacji są osoby niepełnosprawne. Powinniśmy pokazywać ich tu i jednocześnie zapraszać do współpracy. To jest pole do popisu dla organizacji pozarządowych. Będziemy wspierać i będziemy starali się znaleźć takie grupy osób, które będą chciały pomóc, które będą chciały pomóc przy wyjściu na spacer, które będą chciały, nie wiem, dowieść na imprezę, jeśli będziemy takowe organizowali dla osób niepełnosprawnych. Bardzo, bardzo istotne wydaje mi się także jest to, żeby znaleźć takie pomieszczenie, gdzie osoby niepełnosprawne mogły się spotykać. Udostępnić takie miejsce na tą chwilę. Ja nie wiem, jakie to miało miejsce, będzie to miejsce, natomiast na pewno podejmiemy takie działania, żeby gdzieś znaleźć. Gdzieś w dogodnym miejscu, żeby nie było to gdzieś tam na piętrze, a na parterze z dogodnym dojazdem. Postaramy się znaleźć taką salę. Być może to będzie, być może tak, teraz się zastanawiam głośno, może to jakaś sala na przykład w szkole podstawowej, a może gdzieś, może Państwo sami zaproponujecie coś takie miejsce, gdzie moglibyśmy być niejako moderatorem czy organizatorem takich spotkań. Myślę, że to jest na pewno jak najszybciej to rozwiązane. Mam nadzieję, że to pierwsze spotkanie na pewno pokazało nam skalę problemu i zdajemy sobie sprawę, Państwo też powinniście sobie zdawać sprawę, że no, wszystkich tych problemów teraz nie rozwiążemy. Musimy też przyjąć jakąś hierarchię i starać się te sprawy załatwiać kompleksowo, ale ja mam nadzieję, że następne nasze spotkania i następne wskazywanie nam konkretnych czy problemów, czy rozwiązań ukierunkuje nas we właściwą stronę. Już dzisiaj zapraszamy Państwa, tych, którzy chcą uczestniczyć w tego typu spotkaniach, na kolejne i mamy nadzieję, że też Państwo będziecie służyli nam radą, bo no my nie mamy monopolu na wiedzę, w jaki sposób Wam pomagać. Zresztą Wy prawdopodobnie lepiej te problemy diagnozujecie niż my, dlatego my chcemy się wsłuchiwać w Wasze rady po to, żeby ułatwić życie niepełnosprawnym mieszkańcom. Zawsze będziemy otwarci na taką dyskusję i w miarę możliwości będziemy starali się najpilniejsze sprawy załatwiać od ręki. Myślę, że warto zacząć szukać środków finansowych, które są potrzebne i
Jednym z pierwszych rozwiązań to jest podjęcie kolejnej próby, bo takowe już były przynajmniej odpowiedzi z mojej strony, stworzenia bądź jednej szkoły, bądź dwóch szkół integracyjnych, gdzie subwencje finansowe na poszczególnych uczniów są zdecydowanie większe. Skoro jest jakaś decyzja, że jedna czy druga szkoła będzie przystosowana i gimnazjum też, to może warto już w tej chwili przynajmniej poczynić szereg stosownych zapytań instytucji, które o tym decydują, jak zrobić, żeby gimnazjum na przykład numer 1 było gimnazjum integracyjnym. Bo wszystko, co Państwo tutaj mówią, jest związane z kosztami. Bo w pewnym momencie, tak jak tutaj wszyscy siedzimy, wiem dobrze, że możemy uzyskać odpowiedź taką. Tak wszystko robimy, tylko nie ma na to środków. My, i mówię, myślę, że w większości rodziców nie chcemy być kolejny raz oszukiwani. Mocne słowa, ale prawdziwe. Dlatego też czyńmy coś, co będzie realnie zrobione. Nie starajmy się obiecywać, bo to jeszcze bardziej boli, niż nic byśmy w tym kierunku nie robili. Dlatego jakakolwiek rzecz, która będzie do zrobienia, niech ona będzie zrealizowana, niech będzie konkretna. Jak to będzie miał być chodnik, niech będzie jeden, ale niech będzie. Jak krawędzik, to jeden. Natomiast myślę, że skończył się czas na obiecanki. Bo to naprawdę rodzice, którzy na co dzień swoje problemy mają olbrzymie, to jeszcze dzięki taką sytuacjom, że się coś im obiecuje, a później dotrzymuje słowa, strasznie dostają po swojej psychice. I bardzo bym prosił o to, działajmy, tylko starajmy się też zacząć pozyskiwać środki. Bo zawsze można wytłumaczyć w pewnym momencie, nie zrobimy, chociaż chcemy, bo nie mamy środków. Dzisiaj środki są, tylko tak naprawdę się trzeba mocno pochylić. Mocno wymaga to zdecydowanie większej pracy przede wszystkim. Po stronie instytucji, gdzie pewne rzeczy mają być montowane, stosowane, żeby to się uzyskać. Jednym ze sposobów jest właśnie możliwość uzyskania środków dotyczących całej szkoły integracyjnej, nie tylko klasy. Skoro gimnazjum numer 1 jest taki plan, no to myślę, że ten plan jest tak skonstruowany, że ona będzie dość dobrze dostosowana. W takim sensie całościowym, czyli dostępność do hali sportowej, dostępność być może jednocześnie do basenu. I co umożliwi spokojnie uzyskanie pozytywnej opinii, że taki budynek, plus oczywiście opinia kadra, będzie szkołą integracyjną i środki finansowe są zdecydowanie większe, bo subwencja wtedy na każdego ucznia jest inna, nie tylko na tego pojedynczego, tak jak w tej chwili jest w przypadku naszych dzieci. 2011 rok. Ja na tej sali dokładnie mówiłem te same zdanie. 2011. 4 lata poszło. I tak jak pani słusznie powiedziała, dziecko ma 35, tak? 31. 31. To myślę, że jeżeli się nic nie zmieni, to my, kiedy nasze dzieci będą miały po 30 lat, to tak samo niestety będziemy osobami niepełnosprawnymi, bo wysiłek fizyczny jest niesamowity. Pomijam niepełnosprawność intelektualną naszą, która też w pewnym momencie wysiada niestety. To się wiąże. Także działajmy, ale zatrzymujmy słowo. Naprawdę, mniej zróbmy, ale konkretnie. Będzie to zdecydowanie lepiej wybrane. Dziękuję. Jeśli można, pozwolę sobie odpowiedzieć, może dużo przepraszam wszystkim Państwu. Jestem wyjście osobą odpowiedzialną za wykonanie możliwych źródeł finansowania tego przedsięwzięć. Mamy świadomość tego, że lista potrzeb w ogóle inwestycyjnych w mieście jest bardzo duża, tych związanych z likwidacją barier pod kątem dostosowania miasta tak naprawdę do potrzeb osób niepełnosprawnych również duża.
I absolutnie chyba właśnie nie chodzi o to, żeby po raz kolejny dawać jakieś deklaracje bez pokrycia. Zaproszenie do Państwa wynika przede wszystkim z tego, że chcemy się wsłuchiwać w Państwa potrzeby i szukać tych możliwych źródeł finansowania. Powiem tak, na pewno na wszystko się nie uda tych środków zdobyć, bo tak, aż tak dobrze nie jest. Oczywiście. Natomiast mogę zadeklarować, że jeśli chodzi o mój wydział, będziemy podejmować próby, żeby wnioski o dofinansowanie na cele związane z zaspokajaniem potrzeb osób niepełnosprawnych były składane. Takie pierwsze, które już częściowo są przygotowywane, bo będziemy w listopadzie składać wnioski do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, żeby zrealizować inwestycje w przedszkolu numer 2. Może też częściowo sfinansować koszty dostosowania szkoły szkolnej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chodzi już o to typowo inwestycyjne projekty związane z wymogami Straży Pożarnej, żeby nie dostosowali dwóch obiektów edukacyjnych do potrzeb tutaj przedszkolaków, na przykład podstawowej numer 3 dzieci. Tak najbardziej wszystkie te uwagi, które dzisiaj, potrzeby, które Państwo wypowiadaliście, dotyczące i organizacji czasu wolnego, i takich działań też, które mają Was zintegrować, bo chyba tej integracji też potrzeba. Kwestie podnoszone związane z wolontariatem, to też są tematy, które mogą być przedmiotem wniosku o dofinansowanie i będą. Powiem tak, mamy taką najbliższą możliwość złożenia wniosku do 4 maja ze środków Urzędu Wojewódzkiego. To jest program, w ramach którego można chociażby właśnie pozostawić pieniądze na organizację regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych działaniach. Możemy też ubiegać się o dofinansowanie na pytanie też, czy tego typu wsparcia Państwo oczekujecie, ale myślę, że tak, bo to się padało. Organizacji i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, kadry, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych. Czyli w sumie mamy jakąś możliwość i powiem tak, ja nie obiecam Państwu dzisiaj, że my te pieniądze pozyskamy, bo byłabym nieodpowiedzialną osobą, gdybym to obiecała. Mogę obiecać, że przygotujemy wniosek i będziemy starali się zdobyć jakiś grant. Można też współpracować z fundacjami, jest taka fundacja aktywnej rehabilitacji, która oprócz tego, że rehabilituje te dzieci, to w tym momencie, kiedy te dzieci są rehabilitowane, podtrzymuje do życia rodziców w bardzo fajny sposób i chociażby uczy, jak taką osobę 30-letnią wsadzać z łóżka, żeby kręgosłup nie pękł człowiekowi. To są naprawdę takie rzeczy nieoceniane i myślę, że wielu z nas nawet tego nie wie, ma przy jakiejś delikatnej edukacji robić te rzeczy w sumie bardziej proste. Nie siłowo, tylko jakoś bardziej przemyślane. I znowu, myślę, żeby uzyskać projekt, to musi mieć potwierdzenie. No, jeżeli napiszemy projekt, że chcemy pieniądze, to ktoś nam zada pytanie, a co z tym zrobicie, gdzie i kiedy, a. Jasne. No to odpowiedź jest bardzo prosta. Wtedy trzeba uzyskać właśnie albo współpracę z jakąś tam fundacją, która zobliguje się do przeprowadzenia pewnych takich spotkań, bądź z terenu jakby naszego miasta, z instytucji, które w jakimś sensie zajmują się niepełnosprawnością, a takowe są. Nie tylko instytucje podległe panu burmistrzowi, ale także instytucje podległe panu staroście i być może takie osoby w ramach swoich obowiązków służbowych będą mogły takie rzeczy wykonywać i przekazywać im właśnie takim rodzicom, którzy tutaj siedzą. Znaczy bez kontaktu z Państwem i też bez kontaktu właśnie z organizacjami, które reprezentują interesy potrzeby osób niepełnosprawnych, tak naprawdę nie da się też dobrze przygotować takiego wniosku, bo to ma być odpowiedź na takie zdiagnozowane potrzeby, więc jak najbardziej ten kontakt musi być i on będzie, bo powiem więcej. Najczęściej w takich programach pomocowych też lista uprawnionych wnioskodawców jest dość ograniczona i nie zawsze jednostka samorządu terytorialnego jest tym wnioskodawcą uprawnionym do złożenia wniosku, tak? Także ta współpraca z organizacjami pozarządowymi, bo to jest właśnie taki sposób na to, żeby przez fundację spróbować uzyskać jakiś grant. Także jeżeli będą z Państwa strony odpowiedzi, to mnie bardzo proszę też, które organizacje może cieszą się Waszym zaufaniem i wiecie, że są takimi pokrytami wiarygodnymi do współpracy.
współpracę. Ja nie mówię o poziomie nawet tutaj, chociaż też, te odpowiedzi też poproszę, bo jeśli chodzi o organizacje pozarządowe działające u nas lokalnie, to myślę, że wiedzę mamy. Natomiast jeżeli to będą już organizacje bardziej działające na poziomie kraju, a mieliście z nimi do czynienia, mogliście sprawdzić tą współpracę, to nawet po spotkaniu poproszę o taką informację, bo będzie też nam łatwiej przy podejmowaniu kolejnych prób. Tak jak powiedziałam, mogę obiecać, że będziemy próbować. I zapraszam Was naprawdę do współpracy. Jak Pani powiedziała, że jest jakieś tam dodatkowe akredytacje i tak dalej, przeszkolenie jakichś wolontariuszy i tak dalej. Każda osoba niepełnosprawna potrzebuje rehabilitacji takiej czy innej. Jest piękny basen, gdzie można było wykorzystać to do celów też i rehabilitacyjnych, tak? Jeżeli są dobrzy rehabilitanci na terenie miasta. Także można tutaj naprawdę pole do popisu jest olbrzymie. My na pewno bardzo chętnie będziemy służyć pomocą, bo mamy, tak jak Pani powiedziała, mamy kontakt z różnymi organizacjami, z różnymi stowarzyszeniami, bo sami też pozyskujemy różnego rodzaju środki, bo nie oszukujmy się, mając jakieś tam niepełnosprawną osobę w domu, trzeba ją rehabilitować, trzeba ją usprawnić życie. I jeżeli tylko będą w stanie, na pewno możemy ich podpowiemy. Szkoda nie wykorzystać tego, co daje nam Unia możliwości jakieś tam ściągnięcia pieniędzy. Tak? To jest, mówię, kwestia tylko naszej pracy, żeby to wyciągnąć w taki czy inny sposób i odpowiednio przełożyć na tych, którzy tego potrzebują. Zapytam jeszcze przy okazji, bo nie padła taka, znaczy nie usłyszałam, żeby jeszcze w tym obszarze widzieli Państwo potrzebę wsparcia, ale myślę, że ona też będzie. Czy rodzaj jakiegoś poradnictwa psychologicznego, poradnictwa prawnego, czy też takiego też informacyjnego, czy w zakresie oczywiście dotyczącym niepełnosprawności, czy to są też obszary, gdzie Państwo widzicie potrzebę wsparcia i czy to mógłby dodać przedmiot też projektu jakiegoś pomocowego? Tutaj też ja na chwilkę przerwę, proszę Państwa, żeby to była jasność, że my pewne zadania przejmujemy w tym momencie od powiatu, bo też jak gdyby powiat jest tutaj tym organem, który ma pewnymi rzeczami się zajmować, ale oczywiście my też tutaj chcemy wyjść naprzeciw i też Państwu pomóc. Może odpowiem z ramienia powiatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Nasze zadania powiatu w stosunku do obszaru pomocy osobom niepełnosprawnym dotyczą indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych. Czyli po prostu kierujecie Państwo rodzice dzieci niepełnosprawnych do nas wnioski w zakresie zadań nas obowiązujących, czyli likwidacja barier architektonicznych, tak, ale w indywidualnych lokalach, we własnych mieszkaniach. Likwidacja barier w komunikowaniu się, tak najkrócej powiem, komunikowanie się poprzez sprzęt elektroniczny, komputerowy i tak dalej. Turnusy rehabilitacyjne. Na pewno Państwo wszyscy już korzystaliście z rodziców tu obecnych u nas. Turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, tak, tego typu materiały ortopedyczne, tak jak popularnie mówimy o pieluchu majtki, inny sprzęt, łóżka rehabilitacyjne, materiały, materacy, sprzęt do rehabilitacji, no, to są indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych. Natomiast jest jedno takie zadanie w organizacji imprez, kulturalnych, integracyjnych, sportowych, ale to mogą składać organizacje pozarządowe. I jakie są moje obserwacje? My naprawdę nie mamy i do 30 listopada ze środków PEPRON można takie imprezy integracyjne, kulturalne, spotkania dofinansowywać. Składa się projekt, jaka to ma być integracyjna impreza z elementami sportu, muszą być elementy sportu. I wtedy dofinansowanie w zależności od sposobu realizacji tego zadania, tam do 60% zwykle możemy dofinansować. No ale my to obserwujemy, składają nam organizacje pozarządowe typu, tu jest NIM, niepełnosprawni niewidomi, tak zwane nasze koło niewidomych. I to są jedyne organizacje
i stowarzyszenie takie, które działa przy Szkole Mocarzewa. W tamtym roku dla dzieci niepełnosprawnych, to jest w zakresie właśnie Szkoły Specjalnej w Mocarzewie. To jest stowarzyszenie sióstr, które prowadzi internat dla dzieci niepełnosprawnych. W tamtym roku składamy wniosek na integracyjną imprezę, na wycieczkę dla osób niepełnosprawnych. Jeszcze oprócz szkoła niewidomych składało Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych działające tutaj przy parafii Świętego Marcina. I to są właściwie jedyne wnioski, które od lat spływają. I tak chcę powiedzieć, że u nas naprawdę nie ma tych organizacji pozarządowych. Z aktualnym rejestrem, z pisanym rejestrem do KRS-u. Także no, chyba problem leży w braku tych organizacji, które by tutaj właśnie, czy organizowały wolontariat, czy organizowały te imprezy sportowo-kulturalne, o której pani mówi. No, bo my możemy finansować tylko organizacje pozarządowe w zakresie tych imprez, a takich okazuje się nie ma. Jeżeli jestem przy głosie, to chcę powiedzieć, że co roku było organizowane przez Petron, znaczy możliwość składania wniosków przez jednostki organizacyjne, zarówno powiatów, jak i jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, dla swoich jednostek, wnioski na likwidację barier architektonicznych w obszarze przestrzeni publicznej, czyli szkoły, prawda, inne tam placówki służby zdrowia, klima i tak dalej. W tym roku takiego ogłoszenia jeszcze nie mamy, że można składać wnioski do powiatu właśnie, bo to za pośrednictwem powiatu składa się te wnioski do PFRON-u. PFRON rozpatruje te wnioski na podstawie złożonego zapotrzebowania przez właśnie przez miasto, na przykład przez jednostki miasta. No i w tym roku ja przed przyjściem jeszcze takiego ogłoszenia o możliwości składania takiego wniosku nie było. Natomiast przed przyjściem chciałam się upewnić, kiedy ewentualnie będzie taka możliwość składania, więc otrzymałam odpowiedź, że być może w przyszłym półroczu, ale być może. Chcę powiedzieć, że z roku na rok środki PFRON są coraz mniejsze przekazywane do powiatu. I my poszukujemy dodatkowych możliwości dla wsparcia indywidualnego, bo cały czas mówię o indywidualnym wsparciu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy zaangażowani w tak zwanym dodatkowym programie, oprócz tych środków, które przychodzą algorytmem do powiatu i tak jak mówię, Państwo na pewno macie do czynienia z nami w takim smutnym odcinku, że tych pieniędzy po prostu braknie, co roku braknie na realizację tych wniosków. My rozpatrujemy też w kolejności złożonych wniosków i w tej chwili już właściwie środki PFRON-u mamy wykorzystane na wszystkie te zadania, o których wspomniałam. Aktywny samorząd, do którego przystąpiliśmy, to jest takie działania pomocowe w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych. No, na zapotrzebowanie złożone przez nas dostaliśmy no, 5% czy niecałe 10% zapotrzebowania na szkolenia osób niepełnosprawnych, czyli refundacja wczesnego w wyższych szkołach. No, bardzo, bardzo pomocne sprawy dla osób niepełnosprawnych. Także PFRON się kurczy. No, mówią nam wręcz, że nie ma wpływu środków na fundusz PFRON-owski, tylko coraz są mniejsze kwoty przekazywane z zakładów pracy, w związku z tym mniejsze kwoty przekazywane do powiatu. I kolejność rozpatrywania wniosków po prostu tutaj no, limituje nam możliwość dofinansowania każdego państwa złożonego wniosku, bo tych pieniędzy starcza, właściwie to już mamy rozdysponowane środki na cały rok, te, które przyszły do powiatu. No i to, co powiedziałam w zakresie likwidacji barier architektonicznych w tych obiektach użyteczności publicznej, zawsze były do marca ogłoszenia, że można składać tam najpóźniej do kwietnia. W tym roku jeszcze nie było takiego zgłoszenia o możliwości składania wniosków i tak jak dzisiaj otrzymałam taką, no trochę mało optymistyczną informację, że nie wiadomo, czy będą. A to jest 40% dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w tych obiektach użyteczności publicznej. Także takie są perspektywy. Dziękuję.
Jeszcze przepraszam, zapomniałam o tych szkoleniach osób niepełnosprawnych, czy doradztwie osób niepełnosprawnych. My mamy szkolenie, organizujemy pomoc doradczą, takie porady specjalistyczne, czyli pedagog, psycholog, prawnik, właściwie dwóch prawników. Ten grafik jest Państwu znany, bo to jest na stronie mojej, tam strona PCPR-u. W godzinach popołudniowych codziennie są wizyty, są możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, psychologa. Przede wszystkim prawnik cieszy się dużym tutaj powodzeniem, jeżeli chodzi o udzielenie tych różnych porad dla osób niepełnosprawnych w zakresie ich praw, obowiązków wynikających z tytułu na przykład pozyskania jakichś środków, jakie mają obowiązki i jakie mają przede wszystkim prawa i uprawnienia osoby niepełnosprawne. Jest dostępna, u nas bariera na szczęście jest likwidowana do naszego PCPR-u i zapraszam wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa takiego właśnie. To jest poradnictwo rodzinne, ale szczególnie właśnie dla osób niepełnosprawnych. Przepraszam. Myślę, że jeżeli chodzi o ten przekaz informacji, to żyjemy w takich czasach, że być może warto taką zakładkę otworzyć na Państwa stronie internetowej dotyczącej tej sfery, gdzie załóżmy, czy my, czy inne osoby mogłyby Państwa stosować stosowne problemy. Jeżeli problem by był w obszarze Państwa działania, to jest próba rozwiązania tego problemu. Natomiast jeżeli nie, bądź nie leży to w Państwa kompetencji, no to można taką informację przesyłać właśnie do PCPR-u bądź innej jednostki, która być może pewnym teoretycznym zagadnieniem czy praktycznym się zajmie. Myślę, że przekaz informacji dzisiaj jest podstawą bardzo prawidłowego działania. Dezinformacja generalnie powoduje albo rujnuje, bądź prowadzi do jakiejś tam destrukcji. Dlatego dobrze by było chyba, żeby ten zespół, który tutaj działa tak pięknie, mógł podzielić się na trzy ale podzespoły. Czyli pierwszy z nich zajmowałby się dziećmi niepełnosprawnymi. Drugi zespół zajmowałby się dziećmi dorosłymi. Są zupełnie inna skala problemów. Tak? A trzeci zespół zajmowałby się osobami dorosłymi niepełnosprawnymi. Być może Państwo, być może my nie wiemy nawet, jaka jest liczba takich osób starszych, niepełnosprawnych, które się po prostu do mnie poruszają. Bo tu nie wejdą i tu też nie wejdą. I jeżeli Państwo jako zespół wyjdziecie do ludzi poprzez pewną informację, bo dzisiaj dlaczego się nikt nie kontaktuje, bo dzisiaj nikt nie ma informacji. Z internetu też niestety społeczeństwo no, korzysta, ale 30-20%, to nie jest 80-90% społeczeństwa korzysta z internetu. Niemniej jednak to, co zaproponowałem, czyli zakładka na stronie internetowej byłaby naprawdę szybkim dostępem i przepływem informacji. Zespół, który podzielony zostanie na 3 czy 4, no bo to już trzeba by się też zastanowić, pod zespołu, który będzie otwierał za pewne sfery, pewnych grup, będzie zespołem, który będzie chyba skuteczniej działał. Bo ktoś mówi, że schodowa tu jest dobry, niepotrzebny, a ktoś mówi, że się pięknie pani krzyk, tak? Czyli zobaczcie Państwo, że niby to samo, a niekoniecznie takie samo są potrzeby. Wolontariat, czy wolontariat będzie potrzebny do takich małych dzieci? No może niekoniecznie. Bo to te dzieci najczęściej jeszcze mają rodzice, tak? Ale są osoby, które są same. Być może MOPS zna takie osoby. I pewnie świadczy usługi i pomoc. Ale może jest kilka jeszcze nowych osób, które takiej pomocy potrzebują, bo żeby sens był brak takiego zespołu, to myślę, że powinien wychodzić nie tylko nie patrzeć tylko na dzieci te najmniejsze, które potrzebują. Jak tutaj też Pani powiedziała, to są takie małe, im się może więcej należy. Natomiast problem jest zdecydowanie bardziej szerszy niż nam by się tutaj wszystkim zdawało. To taka moja pozycja. Ja w kwestii wolontariatu może uzupełnię tutaj Pana Grzegorza wypowiedź, jak wcześniej Państwo wspominaliście. Nie możemy też powiedzieć, że w Gostyninie w ogóle nie funkcjonuje wolontariat, bo takowa forma pomocy ludzi dobrej woli oczywiście istnieje i funkcjonuje.
wolontariuszy przy ośrodku pomocy społecznej. Wiem, że szkoły mają swoich wolontariuszy, w związku z tym wymieniamy się potrzebami. Oczywiście zakres prac wolontariusza na potrzeby nasze dotyczy głównie pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji dzieciom słabszym, mniej wydolnym edukacyjnie przy świetlicy, przy punkcie wsparcia Wartek. Oczywiście są to również wejścia do domów osób starszych, które się czują osamotnione. Nie są samotne, ale z racji, że rodziny pracują, są bardzo wiele godzin poza, no, tak powiem, pracują zawodowo, nie są w stanie tyle czasu poświęcić człowiekowi, który pozostaje przez kilka, często nawet do 10 godzin sam, to wchodzi wolontariusz dla rozmowy czy poczytania jakichś książek. Także nie możemy powiedzieć, że w ogóle wolontariat jako wolontariat nie istnieje. Natomiast dla potrzeb, o których Państwo wspominaliście, rzeczywiście on jest bardzo istotny, choćby nawet przy pomocy. Bo nie wyobrażam sobie małego dziecka do wyjścia na spacer z niepełnosprawnym dzieckiem, ponieważ ja jako osoba odpowiedzialna za wolontariuszy na coś takiego nie pozwoliła, ponieważ może zrobić więcej krzywdy niż pomocy. No niemniej do innych form zabawy, na przykład poświęcenia czasu, to jak najbardziej. I Państwo możecie do nas... Z dzieckiem, które siedzi większość czasu w domu, bo tak, po operacji nie wychodzi, osoba inna niż domownicy, to już jest. Ale to bardzo proszę w takim razie Państwa potrzeby zgłaszać do nas. My mamy taką listę osób chętnych do świadczenia pomocy na rzecz dawania swojego serca dla innych. I jak najbardziej ta forma jest możliwa już na dzisiaj. Nie trzeba czekać na tworzenie wolontariatu jako w tej formie, o której Pan w tym momencie mówi. To ja już daję odpowiedź, że to jest możliwe na szybko. No niekoniecznie się z Panem zgodzę, ponieważ na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na naszej stronie jak najbardziej jest zakładka, w której można zejść i jest opisane, że świadczymy również taką formę jak wolontariat. Oczywiście są to liczby zmienne tych chętnych do tej pomocy, bo to jest, jak wiemy, dobrowolna działalność i nikt do niczego nie może, do takiej pracy nie możemy nikogo zmusić. Różnie to w różnych rocznikach bywa. Dzieci są bardzo chętne, młodzież jest chętna. Współpracujemy z liceum ogólnokształcącym, gdzie również wolontariusze, jeżeli wiemy, że tam też działa wolontariat, także na pewno i jeszcze myślę, że gdzieś tych wolontariuszy by się znalazło więcej. Ale na pewno przy MOWCie jest taka grupa, zajmuje się opieką nad wolontariuszami, opiekę nad wolontariuszami sprawuje pani Anna Boryta. Telefon mogę w tym momencie nawet podać do nas do ośrodka 24 236 13 64. Pani Anna Boryta odpowiedzialna za opiekę nad wolontariuszami. Z panią Anią wszelkie sprawy dotyczące pokierowania dziecka można zgłaszać. Przy okazji jeszcze podam, bo tutaj też mi się nasunęła taka refleksja i taka konkluzja. Państwo mówiliście również o tym, że jest to no, wyczerpująca forma oczywiście, jak najbardziej, ponieważ dotykają mnie te problemy codziennie, bo moja praca na tym polega, że spotykam się z niepełnosprawnością na co dzień. Chciałam też powiedzieć, że jest taka forma pomocy jak usługi opiekuńcze. Więc jeżeli już naprawdę jest kres, że tak powiem, wytrzymałości, no można przyjść do ośrodka i możemy wesprzeć Państwa. Oczywiście dodam, że nie jest to nieodpłatna forma, tylko płatna. Oczywiście jest niepłatna, ale nie płatna w 100%, tylko w zależności od dochodu. Także to jest wszystko do ustalenia nie nas, zawsze prowadzenie wywiadu i tak dalej. Nawet bariery finansowe. To nie są wysokie koszty, ponieważ bezdyminie usługa jest na bardzo niskim poziomie, bo jest to tylko koszt 8 zł przy ośrodkach w innych miastach, gdzie nawet sięga rzędu 18 zł, więc no, ta kwota jest jeszcze, że w tym oczywiście miasto uczestniczy finansowo, wspomaga osoby korzystające. Bo rzadko kiedy jest 100% odporności. Jest odpowiednia tabela, zgodnie z którą wymagamy odpłatność. To też jest możliwe, żeby w wyjątkowej sytuacji oczywiście, bo to też są pewne przesłanki. To nie jest tak, że one każdemu się należą, ale jeżeli będzie, są szczególne przypadki, tak zwane wyjątkowe, możemy taką sytuację rozpatrzyć. Pani Wando, pani zresztą ma z nami kontakt. Ja się już przekonałam nieraz, tak, ale no, było to za drogie, tak? No właśnie. Myślę, że jak mówimy o tej pomocy, to też proponuję wykonać coś takiego, jak stworzyć taki bank rzeczy niepotrzebnych takim osobom, bo my generalnie to wszystko, co jest potrzebne tym osobom niepełnosprawnym, to kupujemy, bierzemy środki z telefonu, może te środki są czasami niepotrzebne wydawane, bo no, prosty przykład, no, jeden wózek to tyle, jakieś buciki to tyle i później to dziecko szybko rośnie, to gdzieś tam się o nie wiem, można stworzyć taki bank, może w MOPS-ie.
Czy takie rzeczy, które są niepotrzebne jednemu dziecku czy jednemu dorosłemu, osoby by przekazywały. Ja na przykład wózek dziecka, który, nie wiem, kosztował ponad 5 tysięcy, przekazałem do Włocławka, do takiego właśnie miejsca, gdzie sobie inne dziecko pewnie korzysta. Natomiast jakby... Przekazują do nas pieniądze różne przedmioty ortopedyczne. Czyli jesteś taki, tak? Tak, jest możliwość. I to jest nocie, tak? Tak, to nocie. Ja powiem na to też jest w zasadzie, że w momencie, kiedy jest darczyńca i przekazuje nam sprzęt, wprowadziliśmy taką formę, że oczywiście było to kontrolowane, komu my to w danym momencie wypożyczyliśmy, są zawierane takie umowy wypożyczenia, czy łóżka dla osoby leżącej, czy wód. Tak, no nie, nie mamy jakichś niespecjalistycznych sprzętów, tak jak tu Grzegorz mówisz, natomiast jak najbardziej istnieje taka możliwość przekazania takiego sprzętu, a my wtedy ogłaszamy, że jest taka, tak, że możemy to użyć. To warto też powiedzieć, że też można powiedzieć bardziej upublicznić, bo ja powiem szczerze, że ja nie wiedziałem, że to nie, taka możliwość istnieje. To znaczy, nie, że MOPS istnieje, że MOPS istnieje, to chyba każdy wie, tylko niekoniecznie, że można przekazać. My na to zwrócimy uwagę. Że taka możliwość przekazania pewnej rzeczy, słuszna, bo my w ramach współpracy między rodzicami możemy sobie wiele pomóc, prawda? I my się generalnie właśnie musimy poznać, my musimy poznać sobie problemy, możliwości, co to znaczy możliwości. No ja coś mogę gdzie indziej, pani gdzieś może gdzie indziej. I to na takiej zasadzie działa niestety, bo to jest tak. Jeszcze taka wspomnę tutaj o takiej, powiem tak, to nie jest akurat coś, co teraz powiem, to nie rozwiązuje problemu państwa na tą chwilę. Niemniej jednak warto też powiedzieć, że ośrodek nasz wyszedł naprzeciw 6 lat temu. Realizował projekt dla osób niepełnosprawnych. Ja tu nawet nie wiem. Na pewno było to około 7 lat realizowaliśmy projekty unijne. Między w jednym z tych projektów było właśnie obejmowaliśmy osoby niepełnosprawne, matki z dziećmi niepełnosprawnych, rodziców z osobami między innymi niepełnosprawnymi. To z tego co pamiętam, w tamtym czasie, bo to już jest odległy czas, rodzice byli bardzo zadowoleni i rzeczywiście mieli takie, że tak powiem, jeszcze dalsze oczekiwania, ale już potem z kolei nasze możliwości na dane projekty nie pozwalały nam obejmować. Mieliśmy zmieniać grupę docelową. No i był to tylko jednoroczny taki projekt. Gdzie dużo osób uczestniczyło? Podejrzewam 16. Nie pamiętam dokładnie, jak one się zmieniały. Ostatnia grupa to była 27 osób, ale to było... Jaka to jest skala procentowa wszystkich osób, dzieci niepełnosprawnych naszego miasta? Nie umiem na tą chwilę odpowiedzieć, ale nie jak najbardziej te dane byłyby możliwe do przekazania. No to jest bardzo ważne też, z jaką mamy stałą problemę, bo ja nie wiem, ile dzisiaj tu na sali jest osób, które jest dotknięte, czy to jest minimum, czy to jest maksimum. Podejrzewam, że to jest minimum. Ja myślę, że te dane zostaną, znaczy nie myślę, tylko tak zrobimy, że przekażemy tutaj z naszej strony, ile osób w naszych, że tak powiem, w naszych kartotekach boryka się z tym trudnym tematem. Może ta zakładka na stronie internetowej Urzędu Miasta bądź przekierowanie do instytucji MOPS spowoduje, że te osoby sobie będą naprawdę wiele mogły więcej pomóc niż szukać tam zewnątrz z jakiejś organizacji pomocy, bo czasami już tak czy słowo, jakąś podpowiedź, no nie wiem, cokolwiek, kontakt, to jest niewspomnienie ważne. Ja jeszcze może taką jedną uwagę co do miejsca, o którym pani wiceburmistrz, pani zastępca burmistrza mówił, o gdzie te osoby mogły się spotykać. Nie wiem, czy tak na szybko i to dobry pomysł, ale przyszło mi na myśl teraz, że tworzy się przecież spółdzielnia socjalna, która będzie posiadała swoje lokum i też myślę, że tam można byłoby stworzyć takie dogodne miejsce, gdzie państwo moglibyście już takie, jeżeli takie potrzeby są, spotykać i tak. Spółdzielnia socjalna. Są osoby, które podjęły się działalności na własną, że tak powiem, rękę, osoby dobrowolne. 3 maja. 30. Można by wykorzystać właśnie prawników, czy tam padły recepty regulaminu, które na takie spotkania, które mogą zabrać głos swój na temat taki, czy taki, prawda? W jakąś tam załóżmy sobotę, tak, gdzie jest w innych godzinach niż na przykład funkcjonujący urząd. Tak, no i mam na to się dzień wolno w pracy, tak? Nie, to będzie sobota. Także myślę, że to miejsce byłoby idealne miejsce. Za jakiś taki niedługi czas. Dzieci by się mogły, nie wiem, pobawić, porozmawiać, a rodzice by mogły posłuchać. Pani psycholog, czy pana psycholog? Zresztą zamysłem między innymi spółdzielni socjalnej osób, które to organizują, jest opieka też nad dziećmi. No więc dzieci jeszcze nie przyjedzą w okno, które... Dzisiaj problem naszego miasta wygląda na tym, że ci ludzie się po prostu wstydzą wychodzić.
My tego nie widzimy. Ja wiem, że nie mają po czym chodzić, jak chodzić i gdzie wejść. To jest pierwsza sprawa. Ale to jest po prostu pewien wstyd, bo my nie jesteśmy w jakimś sensie akceptowani, bo każdy myślę, że większość społeczeństwa myśli, że my nie potrzebujemy naprawdę żadnego współczucia, tylko normalności. I ta normalność się ma opierać o możliwości wejścia do urzędu, do szkoły, do kościoła, do przedszkola, wszędzie. Tak? To ma być normalne. Natomiast no, mi po prostu już czasami to nie chce się słuchać, jak mi ktoś współczuje. Ja nie chcę nawet powiedzieć, że nic nas żadnego współczucia, bo to nie chodzi o współczucie. Tak? Dzisiaj ktoś jest zdrowy, to już nie jest zdrowy, każdy z nas też będzie pewnie niestety takiego czegoś potrzebował. I jak spowodujemy to, że ci ludzie wyjdą z domu, wyjdą, gdziekolwiek, chociaż raz, to zobaczycie Państwo, że im się naprawdę będzie łatwiejszy. Ja dodam jeszcze jedną rzecz istotną, bo akurat Państwu tutaj nie wszystkich to dotyczy, ale na pewno ja wiem, Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje również opinię dla fundacji, jeżeli osoba zgłasza się do fundacji o pomoc, więc ułatwiamy na tyle, że nie czekamy dopiero na informację zwrotną z fundacji, która nas poprosi o potwierdzenie sytuacji bytowej, tylko klienci przychodzą do nas wcześniej, zainteresowani klienci, bo to nie są klienci, nie wszyscy są klientami. Zainteresowani przychodzą o pomoc, o rozeznanie sytuacji bytowej, zdrowotnej, materialnej rodziny i takie wnioski wydajemy, które w wielu przypadkach były na pewno pomocne. Ja mam świadomość oczywiście tutaj w tym zdecydowanie zawężonym gronie, jakim jesteśmy, bo problem zdecydowanie szerszy jest niż tylko tutaj przedstawiciele na tej sali, że nie wszyscy będą zadowoleni z działań urzędu, ośrodka, pomocy naszego ośrodka i szkół i pewnie wszystkim. Natomiast nikt nie ma złej woli, chciałam to podkreślić, że nie ma złej woli. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie no, jest chyba dowodem na to, że skoro siedzimy tutaj, to chcemy no, dobra dla wszystkich. To działanie musi być konkretne, minimum konkretne, a nie słowa, które są bezkrycie. Tak? To jest cała idea. Nie mogę tego zrobić, bo nie, i mówię to łącznie. No nie dokładnie, nie bo pewnych rzeczy tego, nie można. Tak. Natomiast no, to jest chyba bardzo istotne. Po prostu mówić prawo, nie dam rady. To zastanówmy się, jak to zrobić inaczej. A nie tak tam, żebyśmy. Tak. Proszę Państwa, no, sporo informacji, sporo sugestii z Państwa strony. Oczywiście dziękujemy za Wasze uwagi. Co powiada Pan Grzegorz Matuszewski, oczywiście nie chcemy tylko siedzieć, rozmawiać i tak naprawdę, żeby z tych rozmów nic nie wychodziło. Spróbujemy, mogę powiedzieć, że spróbujemy podjąć się rozwiązania problemów Państwa dzieci, Państwa, ale też i pozostałych tutaj osób, którzy dzisiaj z różnych powodów, a wiem, że osoby niepełnosprawne, z którymi mam kontakt, nie mogły dzisiaj uczestniczyć w spotkaniu, bo sprawy zawodowe, a to i sprawy prywatne zatrzymały osoby w swoich domach. Proszę Państwa, myślę, że kończąc tak, podsumowując to spotkanie, bardzo dobrze się stało, że mieliście Państwo okazję usłyszeć o czymś, o czym nie słyszeliście, to mówię tutaj o tym, co pani kierownik Renata Zagórska Państwu powiedziała. Myślę sobie, że pani Glinka no, przekazała informację, o której Państwo tak naprawdę wiecie. Ja będąc przez kilka lat wolontariuszem na szlakowi zajęciowej, już taką wiedzę miałem, wiedziałem, że w PZPR można liczyć na pomoc, również pomoc prawną. Myślę sobie, że jeżeli z każdego naszego spotkania wyjdzie jakiś konkret, ale nie konkret w sensie, że wspólne stanowisko, tylko jakieś konkretne działanie, nawet te najmniejsze, to pokazuje, że ten zespół ma rację bytu i jest po prostu Państwu, nam wszystkim potrzebny. I oczywiście z takiego spotkania będziemy raz, że protokołować to, co tutaj zapadło, ale również jako urzędnicy postaramy się, żeby od tych najmniejszych problemów rozpoczynać pracę.
Tak więc dziękuję Państwu za uwagę. Thank you.